dlaczego wydzierał się Jezus na środku Warszawy? Bo uratował moje życie. Dlaczego wydzieram imię Jezus na środku Warszawy? Bo tylko On dał mi życie wieczne. Bo dzięki Niemu mogę wejść do nieba. Bo On dał mi miłość. Bo On sprawił, że przestałam upadlać swoje życie. Przyjaciele, zanim poznałam Jezusa, z jednej strony byłam mega religijną osobą, bo myślałam, że jak spełniam wszystkie sakramenty, to pójdę do nieba, a to jest bzdura. A z drugiej strony upadlałam się w klubach, przewracałam się pijana, raz leżałam zażygana pod klubem, sypiałam z różnymi chłopakami, żeby udowodnić sobie, że jestem coś warta. Tak wyglądało moje życie, ale kiedy spotkałam Jezusa, Pana Panów i Króla Królów, w moim życiu zmieniło się wszystko. Dziś nie potrzebuję udowadniać sobie swojej wartości, bo wiem, że jestem jedno z Bogiem. Dziś nie potrzebuję imprezować, żeby się wyluzować, bo jestem wyluzowana 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Jezus Chrystus naprawdę umarł na krzyżu za ciebie. Błagam was, zrozumcie, że to nie jest jakaś religijna historyjka. To nie jest jakaś historyjka obrazkowa z religii, nie! Jezus Chrystus umarł za ciebie! Jeżeli nie narodziłeś się na nowo, to ciąży na tobie grzech i jesteś godzien śmierci. Ale Jezus Chrystus umarł za ciebie i On tą karę wziął, rozumiesz? Należała ci się kara, którą Jezus wziął na siebie. Jeżeli w to uwierzysz, jeżeli wyznasz Jezusa twoim Panem i Zbawicielem, narodzisz się na nowo i staniesz się obywatelem nieba i wieczność spędzisz w niebie. Przyjaciele, na ziemi jesteśmy tylko na chwilkę. Czy wam się to podoba, czy nie? Jesteśmy tu na chwilkę. Decyduj, gdzie spędzisz wieczność. Ja ci proponuję, żebyś spędził ją w niebie. W niebie z Jezusem Chrystusem, Panem Panów i Królem Królów, i ze mną. Bo ja też na pewno tam będę. Jeżeli chcecie, przyjaciele, podejdźcie, pomodlimy się razem, albo sami w swoim pokoju. Powiedzcie: Jezus, nie mam pojęcia, kim jesteś, ale chcę cię poznać. Jezus, ja się mylę, ty masz rację. Jeżeli klękniesz przed Nim, to na pewno Go poznasz, przyjacielu. Daję ci moją obietnicę, że jeżeli zawołasz do Jezusa, On ci odpowie. Jeżeli stałoby się inaczej, znajdziesz mnie w Kościele Mocy. Chociaż wiem na pewno, że ci odpowie. Wiem na pewno, że ci odpowie. Bo to Pan Panów i Król Królów, i Bóg nie jest głuchy. I Bóg jest zdrowy psychicznie. On umarł za ciebie. Proszę was, nie bądźcie głusi na głos Ewangelii. To nie jest sprawa poglądów. To jest sprawa życia i śmierci. To sprawa życia i śmierci. Nie chcę, żebyś umierał. Co z tego, że dziś żyjesz? Co z tego, że być może nawet masz fajne życie? Jak finalnie trafisz do piekła, jeżeli nie narodzisz się na nowo? Jeżeli nie oddasz życia Jezusowi, to głupia decyzja. Życzę wam mądrych decyzji. Życzę wam, żebyście jeszcze dzisiaj oddali swoje życie Jezusowi, narodzili się na nowo i spotkali się ze mną w niebie. Amen.